Spółka faktycznie może być nie do końca znana inwestorom, szczególnie szerszemu gronu inwestorów, aczkolwiek staramy się wypromować spółkę tak, żeby była widoczna dla wielu inwestorów, ponieważ poszukujemy cały czas źródeł finansowania. Spółka działa na rynku polskim od przeszło 20 lat. W sektorze IT, ICT jesteśmy integratorem systemów informatycznych. Są to nasze główne przychody. Spółka rozwija swoją działalność, nie tylko zajmujemy się rozwiązaniami jako integrator systemów sieciowych, również uruchomiliśmy sprzedaż wielonakładową towarów, różnych konsumpcyjnych towarów dla dużych sieci supermarketów. Do tego chcemy powołać spółkę celową, która będzie prowadziła tą działalność. Pytał Pan o koszty w spółce, głównie są to koszty ludzi, wszystkie osoby u nas pracują na umowę o pracę, są to specjaliści, inżynierowie, którzy integrują systemy informatyczne, duża ekipa serwisowa, która jest w stanie zaspokoić potrzeby wymagających klientów. Duże nakłady również w spółce przeznaczamy na nowy obszar, w który wchodzimy, czyli budowanie internetowych platform monetyzujących i agregujących biznes, szczególnie w sektorze edukacji. Na to idzie większość środków, które generujemy z naszych zysków. Planujemy zbudować holding spółek specjalizowanych. W spółce matce pozostanie specjalizacja związana z integracją IT i wdrożeniami właśnie systemów magazynowych i automatycznej identyfikacji. W spółkach celowych chcemy prowadzić, zależnych od Megasonic w 100%, chcemy prowadzić działalność związaną właśnie z dystrybucją sprzętu do sieci marketów. Chcemy zbudować firmę, która będzie tworzyć, dewelopować platformy dla systemów edukacji, jak również zamierzamy pozyskać brokera ubezpieczeniowego, który będzie tworzył produkty ubezpieczeniowe dla wspomnianych wcześniej spółek. Budowa holdingu polegać będzie na powołaniu nowych spółek córek, które będą zależne od spółki Megasonic. W jednym przypadku mamy do czynienia z przejęciem istniejącej już spółki akcyjnej, która jest brokerem ubezpieczeniowym. W zeszłym roku spółka osiągnęła wynik przeszło 48 milionów sprzedaży zakończonej zyskiem 700 tysięcy złotych. W chwili obecnej po pierwszym kwartale mamy 23 miliony przychodów z wypracowanym zyskiem 300 tysięcy. Jest to 8-krotny wzrost sprzedaży i ponad 30-krotny wzrost zysku w stosunku do tego samego okresu roku 2014. Jak oceniam potencjał rynku, na którym działa spółka Megasonic? W chwili obecnej jest to bardzo duży rynek, dlatego że wchodzimy w rynek edukacji, oferując rozwiązania dla agregacji możliwości sprzedaży, zakupu usług szkolnych dla szkół, rodziców i dzieci. Pragnę przypomnieć, że rząd polski przeznaczył ponad 4 miliardy złotych na cyfryzację szkoły. Jesteśmy przygotowani na te kwoty. Mamy specjalne rozwiązania związane chociażby z cyfryzacją podręczników, więc to są miliardy złotych w tych rejonach, w których spółka funkcjonuje. I nie ukrywamy, że naszą ambicją jest zbudowanie spółki o wiele większej, podniesienie kapitalizacji i przejście w ciągu 2 lat na główny parkiet. Spółka zamierza realizować projekty inwestycyjne wewnątrz spółki matki. Zamierzamy jako spółka, jako Megasonic, wystartować do kilku projektów europejskich związanych z badaniem i rozwojem. Przypomnę, że spółka zrealizowała już projekt dofinansowany przez NCBR na przeszło 10 milionów złotych w technologii zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii właśnie RFID. Natomiast w spółkach córkach będziemy budować kompetencje, narzędzia, które to przyniosą, zmonetyzują nasze starania o większe zyski. W zakresie polityki dywidendowej w chwili obecnej w spółce trwa debata pomiędzy zarządem i akcjonariatem. Zastanawiamy się nad tym i na pewno będziemy informować naszych akcjonariuszy, jaki będzie wynik tych rozmów.